Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Będzie to vlog z całego tygodnia studentki. Zacznijmy od soboty 12 listopada. Słuchajcie, to był dzień, kiedy pojechaliśmy z Kubą do Primarka zobaczyć 3 dni po otwarciu. Z rana, tak jak widzieliście, oczywiście śniadanko, później szybkie ogarnięcie się i pojechaliśmy. Pogoda była przepiękna, porobiłam sobie parę fotek. Tutaj macie mój cały outfit. Ubrałam się tak w sumie pół elegancko, pół sportowo. Ostatnio bardzo mi to odpowiada. Sama podróż, która trwała 1,5 godziny, nie była jakaś najprzyjemniejsza, dlatego że staliśmy cały czas w korkach i dosłownie każdy w połowie wysiadł i poszedł na nogach. Właśnie jesteśmy w Empiku. Zobaczcie, jakie są piękne. To są na świeczuszki Mikołajem. Po ile już patrzę? Zobacz, jak się używa z domach jest. Nawet na medałko. Boże, mi się tak podobają te kule. Podobacie coś takiego. O Jezu. Boże, jakie to jest przepiękne. Ej, po ile? No, droga pewnie, bo to wyrób ręczny. Tak? 90 zł. Jezu święty. Jezu, jakie to jest piękne. A to jest świeczka? Tak. Jezu, zobaczcie, jakie to jest śliczne. Tutaj jest mężczyzna. Ej, fajna ta torba. Taka estetyk. W samej kolejce, żeby wejść do Primarka, staliśmy dobre 30 minut. Tłumy były okropne, w sensie było bardzo dużo ludzi. W sumie tak jakbym miała oceniać na szybko, bo też tak naprawdę chciałam coś kupić, ale była godzinna kolejka do kasy, więc darowałam sobie, bo widziałam piękne rzeczy do domu i na pewno jeszcze tam wrócę, ale to jakoś na spokojnie, na tygodniu, gdzie nie będzie aż tak dużo ludzi. Razem z Kubą stwierdziliśmy, że tak naprawdę jest to połączenie dużego Sinsaya i dużego Pepco w jednym. Ogólnie nawet ceny były całkiem przystępne, także poza tym naprawdę super asortyment, ale no mówię, nie zdążyłam jeszcze wszystkiego wypatrzeć tak od A do Z. Co prawda, ja kocham świeczki i powiem Wam, że tam były przepiękne i chciałam wziąć, ale tak jak mówiłam, no kolejka była za długa. Ale na pewno po nie wrócę. Weszliśmy też przy okazji do Rossmana i dorwałam taki kalendarz adwentowy z Yankee Candle, ale wydaje mi się, że są w nim same tea lighty, więc jeżeli ktoś ma i coś wie na ten temat, to może napisać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa. Bo nie było tam zbytnio nic napisane i samej ciężko było mi cokolwiek wywnioskować. Zahaczyliśmy też o TK Maxa i tak samo powiem Wam, że znalazłam tam przepiękne ozdoby, jakieś pozytywki, świeczki, w ogóle jedna była taka wielka, ogromna, o właśnie o to mi chodzi i pięknie pachniała. A na sam koniec szybkie zakupy w Biedrze. Jeżeli oglądaliście poprzednie filmiki, to jesteście chyba w stanie wywnioskować, że zrobimy pizzę na kolację, bo byliśmy mega głodni i nie zdążyliśmy zjeść obiadu. Dodatkowo byliśmy zmęczeni, więc kupiliśmy po prostu spód od pizzy, żeby było szybciej. A tak to wiecie, normalna procedura jak każda pizza na moim kanale. Nie miałam sosu pomidorowego ani koncentratu, więc na sam dół dałam ketchup. Do tego oczywiście dałam oregano, ser z tarty i wszystkie dodatki, które miałam tak naprawdę w lodówce. A jak coś, odwołując się do ostatniego komentarza pod moim jakimś tam filmem, słuchajcie, oliwki, mozzarella i awokado to mniej niż 10 zł. Słuchajcie, kochani, jestem takim zmarzluchem. Nie wiem, czy w ogóle teraz jest jakieś dobre światło. Pewnie nie, wybaczcie. Ale jestem takim zmarzluchem, że siedzę pod jednym kocem, siedzę pod drugim kocem. Siedzę w grubej skarpetkach. I dalej jest mi zimno i Kuba zrobił mi cieplutkie, słuchajcie, o proszę bardzo, mleczko z miodem i piję na wieczór, bo jakoś jestem, no zmarzluchem jestem ci, byliśmy cały dzień w Bonarce, bo patrzyliśmy w ogóle tam sklepy, bo nigdy nie byliśmy w tej galerii i tak samo po prostu przyjechaliśmy też zobaczyć otwarcie Primarka, więc dzisiaj poszliśmy, pozwiedzaliśmy, myślę, że spoko, ceny też całkiem spoko, porównując do jakichś tam podobnych sieci sklepowych, czy ogólnie takich sklepów z takimi rzeczami, także myślę, że całkiem naprawdę przyzwoicie. Co prawda czekanie w kolejce pół godziny plus w ogóle dojazd tam
jeżeli będzie to oglądał ktoś, to nie oglądaj, w sumie tam był, to może to napisać, ale jak wracaliśmy na przystanek autobusowy, to myślę, że na tym przystanku czekało co najmniej 250 osób. Nie, no, na autobus. Przesadę. No nie, tam, ale ja myślę, że normalne, że to 150. Jest bardzo możliwe, ale no, no mnóstwo osób było i w ogóle w autobus się prawie ludzie nie mieścili. Kolejny dzień, niedzielka, z rana zrobiłam sobie pyszną owsiankę, tak jak widzicie, w ogóle z ciastkami korzennymi, czyli trochę jesieniara vibe. Standardowo na samą masę dodaję 45 g płatków, 250 g wody, trochę soli i słodzika. A żeby było też wzbogacone w białko, to dodałam skyru truskawkowego, poza tym jeszcze czekolady, borówki, świeże tym razem i ciasteczka korzenne. Po śniadaniu wyszliśmy na szybki spacer. Poznajcie Marysię. Marysia właśnie przyszła ze szkoły. Myślę, że każdy student wie, jak wygląda niedzielny wieczór przed poniedziałkiem. Wiecie, przygotowanie, notatki, uczenie się do kolosów, kartkówek, powtarzanie materiału na lekcje itd. Skoro brak czasów na wieczór, no to i kolacja musi być szybka, więc gotowy kurczak podsmażony z suszonymi pomidorami. Oczywiście z makaronem i z pesto. No i ukochany poniedziałek. Z rana bardzo szybkie przedśniadanie. To było drugie przedśniadanie, bo normalnego nie zdążyłam zjeść. Tutaj oczywiście musiało mi uciąć głos, ale mówiłam, że właśnie idę na nowe pazurki, bo już miałam trochę odrost, do nowo otwartego salonu w Krakowie. Od razu po wykładach właśnie poszłam na te pazurki, bo miałam całkiem niedaleko i słuchajcie, akurat zrobiłam sobie dodatkowo spacer, a też rozmyślałam na Pinterestie, jakie te paznokcie sobie zrobić, bo chciałam, żeby były troszeczkę takie jeszcze jesienne. A tutaj pokazuję Wam moją poprzednią stylizację, też była dosyć, słuchajcie, jesienna, tylko że miałam bardzo długie, a tym razem chciałam skrócić do swoich naturalnych i totalnie zmienić kolor. Tak wyglądają moje nowe, świeże pazurki naturalne. Tym razem też szybki poniedziałek, więc szybki obiad, kotleciki od mamy, ziemniaki, buraki. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że zaliczę drzemę. Tutaj widzicie, jak wstałam o 19:30, przerażona tym, że mam jeszcze pełno nauki, a ja poszłam spać. Tego dnia tak wymarzłam i nie wyspałam się, że musiałam po prostu pójść spać, bo nie dałabym rady. Tutaj moje uczenie się z sokiem bananowym. Jest tak ciepło, że hit. Chciałam zrobić szybki outfit check, ale ktoś szedł, się wstydziłam. No zobacz, jakie to jest słodkie. No, no, czy ty to widzisz? Jeśli ktoś z Was używa kosmetyków OnlyBio, to dajcie znać, czy Wam się sprawdzają. Dodatkowo zauważyłam w Rossmanie piękne bombki croissanta. Znowu nie zdążyłam zjeść śniadania, więc kupiłam sobie z moją koleżanką hot doga. I nawet nie był taki zły. Tutaj zostałyśmy na uczelni i przygotowywałyśmy się do zajęć, bo miałyśmy z historii literatury taką lekturę, którą musiałyśmy sobie jeszcze dopracować. No niestety muszę przyznać, że przez uczelnię często nie mam po prostu czasu na normalne posiłki, że tak powiem. Wiecie, o co chodzi, pełnowartościowe. I w ogóle dopatrzyłam w Krakowie taki piękny ogród świateł, muszę tam pójść. Pomimo słabego śniadania mój obiad był pyszny, bo tutaj kurczaczki, skrzydełka pieczone, ziemniaki i surówka.
Potem znowu szybkie zakupy z Kubą. Kupiliśmy te rzeczy, które nam się skończyły i były najpotrzebniejsze. A na kolację znowu makaron w sosie beszamelowym. I oglądaliśmy sobie do tego nowy odcinek Pateckiego. Tutaj tak dosłownie w parę sekund pokazałam Wam moją pielęgnację włosów, czyli jakiego szamponu i odżywki używam, bo miałam o to pytania na Instagramie. Jak już wytrę ręcznikiem, to dodaję trochę jedwabiu na końcówki. Dzisiaj jest środa. Ja mega cicho, bo Kuba jeszcze śpi. Już się ogarnęłam. Jak widzicie, jakoś dzisiaj się specjalnie nie malowałam, bo po prostu mi się nie chce. I mam jedne zajęcia i drugie muszę iść, żeby odrobić, bo miałabym mieć wczoraj, ale w końcu nam odwołali. Na razie śniadania nie robię, nie jem, dopiero zjem, jak sobie wrócę. Jest okropnie zimno, jest 6 stopni. A mój plan na dzisiaj to kolejne uczenie się do kolosa, którego mam jutro. Nawet mam 2 kolosy i pytanie, także no, mam dzisiaj sporo nauki. No powiem Wam, że pogoda to tak średnio jest udana, bo w ogóle kropi, jest zimno. Jest tak strasznie wilgotno, widać, że w nocy bardzo padało, ale nic, jadę na te wykłady. Na szczęście jak wróciłam, zdążyłam sobie zrobić pyszne śniadanie, do tego pokroiłam sobie pomidorkę, ułożyłam go ładnie na talerzu. Bardzo lubię takie estetyczne śniadanie. Po prostu milej mi się je je. Na pomidora tym razem pesto z rukolą. I dodatkowo ulubione przyprawy, czyli suszone pomidory, sól i pieprz. Z racji tego, że bardzo wymarzłam, zrobiłam sobie ciepłej czarnej herbatki, a później dodałam do niej troszeczkę miodu, jak już się ostudziła, żeby nie stracił swoich właściwości. Do pomidorków 2 kromki chleba i 2 jajka sadzone. I na jajka także dodaję przyprawy, czyli suszone pomidory, sól i pieprz. Ja miałam cały dzień wolny, a Kuba się bardzo spieszył na uczelni, więc pomogłam mu z śniadaniem dla niego, a może bardziej lunchem, więc ugotowaliśmy ryż. Podsmażyłam mu kurczaka, dodałam trochę curry i wszystko ze sobą wymieszałam i w sumie szybki lunch gotowy. Był jeszcze gorący, więc przełożyłam specjalnie do szklanego naczynia. Teoretycznie miałam wolne, ale pojechałam na uczelnię odrobić sobie dodatkowe wykłady, które miałabym mieć za tydzień. I była to fonetyka teoretyczna. Dobra, wracam do domu, słuchajcie. Myślę za sprzątanie, uczenie się i w sumie zrobiłabym pielęgnację twarzy, bo czuję, że mam bardzo suchą skórę i potrzebuję jakiejś maseczki czy coś. To, co chciałam powiedzieć, to to, że jestem już w domu, przebrałam się, spiłam włosy, słuchajcie. Dzisiaj z rana troszeczkę nawróciliśmy sobie z Kubą. No wiecie, no jak każdy po prostu z rana, jak szybko się spieszymy na wykłady, na zajęcia, no to nie zmywamy od razu po sobie, zostawiamy to na później. Wczoraj pozmywał wszystko Kuba i posprzątał, więc dzisiaj ja jestem w domu, zaraz zrobicie takie w sumie clean with me. Pozmywamy razem naczynia, umyjemy blaty i później przygotujemy sobie obiad. I słuchajcie, jak Kuby nie ma, no to ja uwielbiam pesto i chyba to już wiecie, jeżeli oglądacie moje filmiki. Więc stwierdziłam, że zrobię sobie makaron z pesto z suszonymi pomidorami, a na to ze świeżymi pomidorkami. Coś innego, bo jeszcze świeżych nie dodawałam. Plus oczywiście przyprawy z suszonych pomidorów. Ogólnie ja kocham pomidory. To chyba widać. Suszone w każdej postaci tak naprawdę, więc bierzmy się do roboty. Lustro też trochę umyłam, ale widzę, że nie dokładnie, więc muszę to zrobić jeszcze raz. Świeczuszki tutaj zaraz sobie zapalimy dla atmosferki, dla miłego sprzątania. Na obiad szybki makaron, pokroiłam świeżego pomidora w taką kosteczkę. Ugotowany makaron przełożyłam do miseczki, dodałam pesto, wymieszałam i na górę dodałam tego świeżego pomidora i przyprawę suszone pomidory.
Później dalsza część sprzątanie, czyli musiałam powiesić pranie. No i oczywiście ulubiona część, czyli uczenie się na bachelora koniugacji czasowników. Ja dodatkowo do nauki uwielbiam sobie puścić ASMR. Wiem, że część osób nie lubi, ale na przykład mnie to uspokaja. Okej, odzywam się do Was. Słuchajcie. Jestem akurat w trakcie uczenia się bachelora. Bachelor to jest taka książeczka. Ogólnie to jest koniugacja czasowników, czyli odmiana czasowników najprościej w świecie. Muszę się ich nauczyć na jutro, bardzo mi się nie chce. Chilluję sobie z Sarusiem i słucham Tini, mojej idolki. Ogólnie Tini, w razie czego jak ktoś nie ogarnia, to grała kiedyś Violetta na Disney Channel, mówi po hiszpańsku i z Argentynką i tak dalej. W ogóle nie wiem, czy o mnie to wiecie, ale ja, moją pasją jest śpiewanie. Kocham śpiewać i dałabym wszystko, żeby móc to robić zawodowo. Skończyłam w tym roku w czerwcu zajęcia i naprawdę z chęcią się zapisać na jakieś warsztaty. Były zajęcia po prostu prywatne ze śpiewaniem, ale nie mam na to czasu, bo każdą wolną chwilę poświęcam na studia. Dzisiaj jest czwartek, ostatni teraz dzień, gdzie będę chodziła na zajęcia. I znowu pada i jest brzydka pogoda. Jest bardzo zimno, ale no cóż, trzeba było wstać. Słuchajcie, jak już odkręcę sobie grzejnik, nie ma takiej tragedii, jak się wstaje. Ale spałam prawie 7,5 godziny, także nie jest źle. Nagranko w toalecie na uczelni to już jest moja tradycja. W przerwie między zajęciami poszłyśmy z moją koleżanką ogarnąć, jaką mamy stołówkę, bo w sumie nigdy tam nie byłyśmy. I powiem Wam, że ceny są całkiem spoko, ogólnie rzeczy też wyglądają bardzo apetycznie. Ostatecznie wybrałyśmy herbatę, bo było nam bardzo zimno i chciałyśmy coś mega gorącego, i po preclu. Moja koleżanka wzięła bułkę, a nie pretzla, w sumie nie wiem, czemu powiedziałam po preclu. Właśnie nam odwołali zajęcia, w sensie nie ma sal. Miałam mieć kartkówkę z gramatyki i nie mam. Do domu wróciłam pierwsza, więc stwierdziłam, że znowu zrobię nam pizzę. Oczywiście, że tak. Żeby nie było, nie jemy codziennie pizzy, po prostu akurat tak się składa, że jak nagrywam, to ją robimy. Ale wiecie co, wyszła pyszna. Kochani, słuchajcie, właśnie wstałam. Jest dzisiaj piątek, dzisiaj wracam do Radomia. I Kuba mnie obudził i powiedział, że śnieg. Patrzcie, jak wygląda mój balkon. Widzicie to? To jest śnieg. No, ale to też pewnie dlatego, że jest 0 stopni, jest strasznie zimno. Ja śpię w jednorożcu, jak widać, o proszę bardzo, żeby mi było ciepło i no, no nie fajnie, w sensie, bo czuję, jak dosłownie wieje mi od okna. Tutaj miałam czas na śniadanie, więc zrobiłam sobie pyszną owsianerę. Z samą owsianką na śniadanie trochę się powtarzam, ale dodatki są inne, więc teoretycznie jest całkowicie inna. Więc gotujemy na konsystencję budyniu. W sumie wyszła mi trochę gęstsza niż budyń, ale to nic, przelewamy do miseczki i dodajemy ulubione dodatki. Tym razem zaszalałam i pokroiłam jabłko w kostkę. Podsmażyłam z cynamonem. Przepyszne było, takie totalnie jesieniarskie. I jeśli jesteście fanami owsianek, to myślę, że powinniście spróbować. Dodatkowo też mrożone borówki, truskawkowy skyr dla wzbogacenia białka. Dodałam też troszeczkę płatek śniadaniowych i pokruszonych ciasteczek korzennych. Zauważyłam, że przed Galerią Krakowską będzie lodowisko, więc koniecznie muszę na nie pójść. Tu są czekoladki. Tam masz, patrz, tutaj jest waniliowa czekolada, mleczna, biała i ciemna. To jest gra. Możemy się w nią pograć, mam nadzieję, że Ci się spodoba. Dekorujemy z Kasią i tort na urodziny. Mamy tu jeszcze takie pisaki pastelowe. Tutaj gra, którą Kasia ode mnie dostała. Powiem Wam, że cały wieczór graliśmy z rodzicami i dosyć wciągająca jest, ale nawet ciężka jak na ten wiek. I voilà, tutaj nasz a la Pinterestowy tort.
Moja Kasiula kończyła tego dnia 8 urodziny, tutaj widzę, szczęśliwa, już dmucha sobie świeczki. Powiem Wam, że ten tort wyszedł świetny i w smaku tak samo, był przepyszny. Moja mama go robiła, a my go tylko dekorowałyśmy. Ale sama dekoracja nam zajęła 1,5 godziny, ale było warto. Warstwy były o smaku czarnej porzeczki. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i widzimy się już w następnym.